Witam serdecznie, jest już z nami Mirona Hołda, nasza szefowa social media. Witam, zaczynamy, jak rozumiem, od obietnic Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak, ze 100 konkretów 9 spełnionych, na 100 dni rządów mamy sukces i o tym sukcesie opowie wam Rafał Trzaskowski. Posłuchajmy. Wygląda na to, że jest 8 zrealizowanych, 48 niezrealizowanych. Po 100 dniach. Znaczy, tak jak powiedziałem, no ja mógłbym wymienić kilkanaście, które zostały zrealizowane i to tak jak powiedziałem, te najbardziej istotne. 800 plus choćby, plus... Czemu się nie udało 100? Dzisiejszym... Program PiSu... To jest fenomenalne, bo przed chwilą Marek Balt, przed chwilą mówił, że to Lewica zrealizował 800+, a teraz Trzaskowski 800+. A to jest uchwalone, przecież ustawa, która weszła w życie przecież zapisu, to znaczy w życie została uchwalona i podpisana. Rzeczywiście jest się czym chwalić, no ale pewien sukces też ma pan Trzaskowski, bo wczoraj powiedzieć można, że wyszedł najlepiej podczas debaty kandydatów na prezydenta miasta stołecznego Warszawy na Kanale Zero, bo po prostu tam nie przyszedł i takich bzdur nie opowiadał i nie musiał się tłumaczyć z takich bzdur. No ale są też tacy, którzy nieudolność rządu będą tłumaczyć, że celem rządu Tuska, no nie było te 100 konkretów. No fajnie, tylko można było to wyborcom, tak? Jasno powiedzieć, że Platforma po prostu, tak jak zawsze, nie miała gotowego programu, no ale jak państwo wcześniej słyszeli, albo przypisywali sobie program Prawa i Sprawiedliwości, no to trzeba było to jasno zaznaczyć. No ale nie, Rzakowski wam powie właśnie, po co powstał rząd Tuska. Naprawdę ten rząd nie powstał po to, żeby załatwić 100 konkretów. I myślę, że bardzo mało osób głosowało na któryś z tych konkretów. Ludzie głosowali na demokrację w Polsce. To był jeden najważniejszy konkret. I z tego konkretu ta władza się wywiązała. Z innymi rzeczami ma ogromne problemy, bo ma rząd bardzo niekompetentny, ma ogromne oczekiwania społeczne, ogromne po prostu, bardzo złożoną sytuację i w związku z tym po tych 100 dniach, kiedy już udało się ustabilizować państwo, no zaczną się bardzo poważne schody. Uważam, że trochę niedobrze, że się Donald Tusk dał na ten pomysł namówić, tak? Bo on się dał ewidentnie na to namówić po to, żeby jakby przezwyciężyć ten taki image Platformy jako partii, która nie ma programu, prawda? Jak to nie mamy programu? Jako antypisu wyłącznie. Tak, nie jesteśmy antypisem, nie mamy programu, no to proszę, tutaj 100, wykładamy na stół 100 punktów. To nie było specjalnie mądre. Jeśli rząd nie powstał po to, żeby realizować swoje obietnice wyborcze, to po co nam taki rząd? Posłuchać? Siłowe i bezprawne przejmowanie instytucji, wręcz bandyckie pałowanie i częstowanie gazem protestujących rolników? Tak rozumie Rzakowski demokrację i to jest dziennikarz? Ci ludzie zeszli do poziomu bezmózgowców. Debata w prorządowej Neo TVP, goście prorządowi pracownicy, polityki, Gazety Wyborczej i TOK FM. Dla urozmaicenia mogliście jeszcze Lisa zaprosić. No myślę, że jest bardzo duży problem. No i Lis przyszedł z odsieczą. A tak, przyszedł Lis z odsieczą, też adwokat, no taki zależny, niezależny dziennikarz też musiał ratować sytuację. Niech zgłosi się tu ktoś, kto robił remont generalny i przebudowę mieszkania czy chałupy i zrobił to w 100 dni. Nie da się, prawda? Dzień dobry, 11 stycznia podpisałem umowę najmu biura. W ciągu 19 dni wylewka podłóg, przestawienie ścian, malowanie, montowanie sprzętu, dekoracji, wyciszanie, rozprowadzenie nowej elektryki, montaż studyjnego światła, rolety itd. 30 stycznia byliśmy gotowi, a 1 lutego zaczęliśmy nadawać. Poniżej zdjęcie z 12 stycznia i z 1 lutego. Tempo było szalone, ale bardzo mi zależało, żeby wystartować zgodnie z podaną przeze mnie publiczną datą, bo ta trochę głupio robić sobie z gęby cholewą. Uznałem, że jak już się coś deklaruje, to jednak warto zrobić wszystko, by dotrzymać słowa. Podsumowując, zgłaszam się. Jeśli budowlaniec naobiecywałby, że panie kochany, 100 dni kupa czasu, damy rady, pan się nie martwi i nie dowiózłby terminu, nie byłbym zadowolony. Skoro się nie da, to się nie wciska kitu, że się da. Proste.
No proste, nieproste. No mamy przedstawicieli rządu, już samego Donalda Tuska i jego pomijam, bo już się nasłuchaliśmy w tym tygodniu, ile nam prawdy powiedział, to sobie darowaliśmy. Ale wrócił Radosław Cikorski do żywych. Bo nie było go długo. Państwem, tak, propaganda szerzona na mediach społecznościowych z profilu kancelarii premiera. Wszystko im się udało, jest wspaniale. No i właśnie pan Sikorski wam o tym opowie. Przywracamy Polsce należne jej miejsce na arenie międzynarodowej. W Warszawie spotykają się najważniejsi politycy. Rozmawiamy z sojusznikami, czy to w Brukseli, czy w Waszyngtonie. Niech staną się konkrety. Czarodziejka machnęła różdżką i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I dlatego Tusk czekał na korytarzu, aż Macron i Scholz skończą ustalenia. I dlatego dostajemy 2 miliony na amunicję, najmniej ze wszystkich. Tak, przez ostatnie lata byliśmy alienowani, a za pana poprzedniej kadencji byliśmy w elicie Europy. Karaluchy pod poduchy. No i o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski na razie Radosław Sikorski nie wypowiada się tak ochoczo, jak wypowiadał się na temat białoruskich... Za wcześnie, pani redaktor, za wcześnie na Radosława Sikorskiego, nie o tej porze. No tak, ale jakoś właśnie o tych białoruskich helikopterach dosyć szybko machnął, że należałoby je zestrzelić. No ale podał dalej, panie redaktorze, komunikat od dziennikarza Gazety Wyborczej, od rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana Wrońskiego, który kiedyś był dziennikarzem, tak notabene, że będą się domagać wyjaśnień od Rosji. No i mamy kolejną propagandę na mediach społecznościowych. Ile kłamstw można zmieścić w jednym zdaniu? No przed państwem pułkownik Sienkiewicz, który podsumowuje 100 dni rządu. Właśnie mija 100 dni tego rządu. Tak jak obiecywaliśmy. Powstrzymaliśmy nienawiść i kłamstwa wylewające się z mediów publicznych, jakie zostały zawłoszczone przez naszych poprzedników. To się skończyło. Tak będzie dalej. Powinniście zmienić panu Bartłomiejowi tytuł na minister likwidacji polskiej kultury. Zasłużył. Grupa Rympałka. Złośliwi mówią, że po wyborach zapomni pan o konkretach. O czym? Ten typ i łączenie go z polską kulturą. Podpalacz budek? To jest kpina z Polaków. Propagandysta rodem z PRL-u. Olbrzymi wzrost zainteresowania obradami Sejmu. No i mamy tę aferę Pegasusa, już chyba upadła. No kto ją pogrążył? No kto by się spodziewał? Sam Adam Bodnar chyba swoim wystąpieniem sprawę tę całą zamyka. Zobaczmy. Czy w jakimkolwiek przypadku ten Pegasus był zastosowany bez zgody sądu? Takiego przypadku nie znam, przynajmniej na bazie tego, co analizowaliśmy do tej pory, ale trudno mi to wykluczyć. Może powiem tyle, że to, co nam wychodzi, to, że paradoksalnie służby dość mocno dbały o taką swoistą wewnętrzną biurokrację. No ale mamy jednego posła Koalicji Obywatelskiej, który na naszej antenie był bardzo szczery, jeśli chodzi o odpolitycznienie prokuratury. Zobaczmy. Jeszcze raz, bo nie usłyszałem teraz, przepraszam. Na czym tu i teraz polega odpolitycznienie prokuratury? Co się konkretnie zmieniło? Panie pośle, powiem panu taką prostą sprawę. Odpolitycznienie prokuratury polega na tym, że to my rządzimy, a nie Prawo i Sprawiedliwość. O, no brawo. No i może w tych 100 konkretach też, panie redaktorze, o to chodziło, tak? Nie można zarzucić braku szczerości tym ludziom. Naprawdę tak. Oni są przeraźliwie szczerzy. To włosy się jeżą na głowie, ale są szczerzy. Tak, ale my tu tak krytykujemy, wszyscy krytykują, że te 100 konkretów to taka kpina, że rząd nie ma sukcesów. A nieprawda, nieprawda, bo ma. Zobaczcie, czym się mogą pochwalić. Olbrzymi wzrost zainteresowania obradami Sejmu. Wzrost od ponad 700 tysięcy subskrybentów w kilka tygodni. Został nagrodzony przez YouTube. Do Sejmu dotarł srebrny przycisk. Skoro już macie przycisk, to kiedy będzie paliwo po 5,19? Ludzie zawsze lubili oglądać kabaret. Jestem influencerem. Usuńcie ten post. Zachowajcie trochę powagi. No a my mamy złoty przycisk, a Hołownia nas nie chwali.
No tak nie chwalił, no my już mamy właśnie złoty przycisk, czekamy jak do nas dotrze, bo idzie z Kalifornii, już mamy prawie 100 tysięcy subskrybentów, więc możecie tu nam widać dzisiaj... licznik, to jest prawdziwy licznik. Tak, tak. Tylko my jesteśmy telewizją i no a tutaj jest Sejm. Ta powaga rzeczywiście no wygląda jak jeden wielki cyrk. Wcześniej szukało się filmików w mediach społecznościowych. Teraz się wchodzi właśnie na transmisje sejmowe, żeby się pośmiać. I właśnie a propos pośmiania kabaretu przed państwem, Ryszard Petru, ekonomista o składce zdrowotnej ZUS. Przy przychodzie rocznym między 85 tysięcy a 300 tysięcy złotych składka wyniosłaby 525 tysięcy złotych miesięcznie. No to faktycznie się opłaca. Opłaca się bardzo. Trzeba przez ponad rok podwoić chyba jeszcze te zarobki, żeby spłacić to, co, żeby zapłacić w miesiąc. No faktycznie się opłaca. I geniusz ekonomii. No tutaj mamy także ceny prądu, wzrost od lipca. Nie tak dawno pani Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, deklarowała, że chciałaby, aby po odmrożeniu cen prądu rachunki nie wzrosły więcej niż o 30 zł. No tylko tak, no nie wspomniała, nie mówiła dokładnie o kogo chodzi, ale w końcu powiedziała. Zobaczmy. Jaka podwyżka cen prądu od lipca nas czeka? Chciałabym, by w momencie zmiany systemu ceny nie wzrosły bardziej niż 30 zł za miesiąc. Ale to niezależnie od gospodarstwa domowego, niezależnie od poboru prądu? Nie, to jest oczywiście, że tak powiem, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego. No to już państwo wiedzą. No, no czyli przeciętna rodzina to musi się nastawić jednak na wielokrotność tego. Tylko pani minister no, zapomniała jakoś o tym. Musimy niestety kończyć to wszystko, co było, czego nie było, bo Mirona tutaj przygotowała oczywiście 5 razy tyle, jest na YouTubie. Dobijmy do tego 1 100 000 w tym tygodniu. To będzie taki dla nas ładny prezent na święta wielkanocne. A my się już spotkamy w Wielkanoc, specjalnie dla państwa nagramy taki świąteczny odcinek politycznej kawy. Bardzo dziękuję. Mirona Hołda, nasza szefowa social media. I już zapraszam po wiadomościach na Ameryka, Polityka i Dolar. Dziękuję.